To nie pierwsza taka akcja w Sieradzu. Jacek Mikołajczyk uczestniczył w poprzedniej i dostrzega zmiany zachodzące w zachowaniu kierowców na polskich drogach. Przynosi to efekty na 100%. Powiem Wam tak uczciwie, że od chwili, kiedy rozpoczęliśmy tą akcję, nie wiem, czy prowadzicie jakieś takie statystyki na terenie naszego miasta i województwa, znaczy województwa, powiatu sieradzkiego, jest bardzo mało wypadków z motocyklistami. I ta akcja naprawdę przynosi skutki, dlatego żeśmy wyszli, ponieważ zbliża się wiosna i ruch motocyklistów jest już troszeczkę lekko wzmożony. I dlatego też chcemy kierowcom czterech kółek przypomnieć, że my istniejemy. I dzisiaj właśnie taki był przykład, nasz kolega właśnie jadąc tutaj na nasze spotkanie już by miał takie zdarzenie. Po prostu gościu nie zauważył motocyklisty w lusterku i to jest właśnie to, że trzeba informować kierowców, że coś się takiego dzieje. Motocykliści postanowili więc ponownie przypomnieć kierowcom, że trzeba zwracać uwagę na jednoślady. To maszyny szybsze i bardziej zwrotne, ale też dużo mniejsze od samochodów, więc przepuszczenie ich nie stanowi problemu. Nie oznacza to jednak, że motocykliści domagają się specjalnego traktowania. Nie, no jasne, no przepisy ruchu drogowego są dla wszystkich jednakowe, także myślę, że nie ma jakichś wyróżnień dla motocyklistów, że oni są jakoś promowani, że gdzieś tam, jak to się mówi, że jadą pierwsi, a reszta za nimi. Nie, po prostu każdy przestrzega swoich przepisów ruchu drogowego, ale kierowca, sam jestem kierowcą pojazdu i wiem, co znaczy, że jeżeli widzę motocyklistę, ja już mam tak, jak to się mówi, we krwi, że trzeba zwrócić uwagę na gościa, zjeżdża się na prawą stronę, puszcza się motocyklistę, bo rzeczywiście, że motor to jest motor, tak? I nie ma takiej możliwości, żeby jechał za nim na przykład 40-50 na godzinę, gdzie można sobie spokojnie nie przejechać, a przepisy ruchu drogowego są dla wszystkich jednakowe. Kierowcy zatrzymywani na skrzyżowaniach zbytnio się nie denerwowali. Większość rozumie, że takie akcje są potrzebne. No jest potrzebna. Zawsze motorzyści nie są tak bardzo widoczni jak kierowcy, jest młodów. To jest mniejszy pojazd, ale trzeba na niego uważać. Uważa Pan, że dzięki temu kierowcy będą rzeczywiście zwrócą na to uwagę? Mam nadzieję, że tak. No poprawna. Należy patrzeć w lusterka. Myśli Pan, że takie działania pomogą? Naturalnie. Bo bywa, że nieopatrznie niektórzy kierowcy jeżdżą. Niezależnie od rodzaju pojazdu, jakim poruszamy się po drodze, najważniejsze jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Potrzebne jest jeszcze coś. Zdrowy rozsądek, rozwaga i trochę takiej tolerancji myślowej, że jeżeli jadę, to też myślę, że ktoś za mną jedzie, że ktoś jedzie przede mną i trzeba zwracać uwagę na to. Wystarczy trochę wyobraźni i życzliwości, a można uniknąć wypadków. I na to liczą członkowie grupy motocyklowej Sieradzanie. Pamiętajmy więc, patrz w lusterka, motocykle są wszędzie.